Szczęść Boże, coś wam powiem. W towarzystwie Jezusa są przede wszystkim apostołowie, ale to jest takie męskie towarzystwo, któremu może brakować wrażliwości czy ciepła. No może mężczyzna inaczej podchodzi do życia niż kobieta. Jest bardziej praktyczny, ale zarazem osły. Radykalny, bezpośredni, a niekiedy zwyczajnie nieporadny. I dla równowagi potrzebna jest obecność kobiet, żeby to wszystko uszlachetnić. Dodać wrażliwość, estetykę i piękno, ale także ciepło i troskę. Słyszeliśmy, że oprócz apostołów pojawiły się kobiety, które od Jezusa otrzymały to, czego nikt wcześniej im nie zaoferował. Otrzymały szczególne dary łaski, które uwolniły je od słabości. Wielu może mylnie odebrać obecność niebios jako służących, ale jest to bardzo skrótowe i takie ograniczone myślenie. Kiedy przypomnimy sobie scenę stworzenia człowieka z Księgi Rodzaju, to tam wyczytamy słowa: nie jest dobrze, żeby człowiek był sam. Stwórzmy mu zatem pomocnika, by był przy nim. Ta obecność jest kluczem do wszystkiego, co się dzieje. Jezus powołuje apostołów, by byli przy nim. Kobiety, doznając uzdrowienia, wybierają drogę z Jezusem, by być przy nim. Bo bycie przy kimś to szansa na rozwój. Podpatrywanie innych pozwala mi najpierw naśladować, a później tworzyć własne rzeczy i zmieniać swoje życie. Przemiana, nawrócenie nigdy nie dokonuje się w izolacji. Jesteśmy stworzeni w taki sposób, że potrzebujemy siebie nawzajem. Nowy sposób życia, którego nauczał Jezus, ma charakter wspólnotowy. Ponieważ miłość jest podstawową cnotą, wspólnota jest podstawowym kontekstem życia. Jednak wspólnota nie rozwiązuje wszystkich problemów z automatu, a wręcz ich czasem dostarcza w nadmiarze. Zwłaszcza wtedy, gdy każdy chciałby być ważny i rządzić. Tylko tak się nie da, bo każdy by mówił, lecz nikt by nie słuchał. I powstawałyby w ten sposób spory. Niemniej wspólnota jest przestrzenią, w której możemy uświadomić sobie swoje niemoce, błędne myślenie, czy właśnie też braki w miłości. Moja obecność we wspólnocie może mieć wymiar bardzo mało istotny. Ale ma coś, czemu nie da się zaprzeczyć. Wkład własny. Nie tylko materialny, lecz przede wszystkim osobisty. Siebie samego, swoje zdolności, swoje talenty, dzięki którym mogę w tej wspólnocie się rozwijać. Możemy nimi służyć innym bez takiego egoistycznego zamykania się w sobie. Jezus z tych wszystkich ludzi, którymi się otaczał, mężczyzn i kobiet, tworzył wspólnoty. Nie rodzinę, ale też nie organizację. Tych ludzi nie łączyła krew ani przynależność. Ich łączył On, Jezus. To jest pierwowzór Kościoła. Niestety wielu z nas, mimo że jesteśmy członkami Kościoła, pozostaje daleko od Jezusa. Bynajmniej nie dlatego, że nie można się do Niego dopchać. Raczej dlatego, że zajęci są innymi sprawami niż towarzyszenie Jezusowi.